momentu, tu zagrywam dośrodkowanie pole karne i gol! Nice. Cześć, z tej strony Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zdymiarze, wyzwanie mistrzowskie jest już dostępne w grze i dzisiaj razem z Pandą i Bartusem postaramy się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata. Więc naszym zadaniem jest dzisiaj rozegrać 3 mecze w 5 różnych trybach, a waszym zadaniem jest za każdy wygrany meczek zostawienie łapeczki w górę. Jeżeli uda nam się wygrać wyzwania mistrzowskie, no to złożę taką ekipę, dzięki której zagramy na Mistrzostwach Świata i zawalczymy o jakieś nagrody. Jeżeli chcielibyście to zobaczyć, to strzelajcie łapeczkę w górę. Oczywiście zapraszam wszystkich do zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego odcinka z gry Brawl Stars. A teraz polecam 2 krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem FAREL. Dziękuję ślicznie za wsparcie, sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem wam kod PSC o wartości Megaboxa. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem FAREL, nagrywajcie to, podsyłajcie na mojego maila kodfarel@gmail.com. Email znajdziecie oczywiście w opisie, a jeżeli twój krótki filmik pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Jeżeli jeszcze mnie nie wspierasz, to klikaj w pierwszy link, który znajduje się w opisie, potwierdź, że ma zainstalowany Brawl Stars, a kod FAREL sam automatycznie wpisze ci do sklepu. Teraz bez zbędnego przedłużania, sprawdźmy, czy ta koszulka 200 IQ dzisiaj będzie przydatna. Zaczynamy! Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Pandora Bartus. Siemaneczko, mordeczki. Elko. Siemka, siemka. Okej, okay. Siema. Ostatni raz się widzieliśmy w tym składzie prawie rok temu, bo wtedy walczyliśmy o kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Udało nam się wygrać. Jak myślicie, ponowimy znowu nasz sukces? Myślę, że bez problemu. 15-0 i do domu. Pierwsza mapa, moi drodzy, to jest wyzwanie mistrzowskie Zadyma. Ja gram tak Jessie, jest. Panda Tarą, Bartus, Jackie. Lecymy! Okej, okay, ja na środeczku, rozumiem panowie. Mają Edgara. No. Uwaga, uwaga, będzie tutaj się chciał klepać. No. Dobra, okay. Podaj do Pandy może? Nie, trafi to. Dobra, trafi, na lejciku. Jeden HP. Pięknie, pięknie. Panpe, Amber i Jean. Co oni wybrali, powiedzcie mi? To ja nie wiem. Nie. Nie trafiam, nie trafiam. Działko. Złomek leci. Obił, obił. Lecę. Dawaj, podasz mi. Tu zagrywam dośrodkowanie w pole karne i gol. Nice. Dobra, git. GG. Nice, no. Na razie to dobrze idzie. O kurczę, Byron. Edgar. I chyba wejdzie. Tak, Jackie ma tak dużo HP, że bez problemu sobie radzi. Obijam, obijam. Jeszcze leci ulcik na środek do was, panowie. Powalniamy. Dobra. Ten co jeszcze trafił. Szybciutko, łatwiutko. Okej, moi drodzy, czas na drugi etap turnieju. Teraz gramy gorące strefy. Panda, Penny, ja Jessie, a Bartus Sprout. Let's go. No. No i 10%. Powalniam. I Nara. Dobra. Nice. Nara, pany, Nara. Ładuję, leczę tureta. Lecę cały czas tureta. Wygrywamy. Tak, czekam, czekam. No, już teraz nie uda mi się raczej. Dobra, był dym, ale... Nice. Dobra. Ugasiliśmy ten pożar. Było blisko. No. Dałem tureta, ale nie wiem, czy ten turet przeżyje. Ems obeszła nas od boka, od boku. No, wiem, wiem, wiem. 3%, dobra, dawaj. 3%. 3% do 50. Trzeba ich tylko podjechać lekko. No i kończysz. Nice. Dzięki, GG. Okej, moi drodzy, kolejny etap. Tym razem gramy napad. Bartus gra Barleyem, ja Jessie. Dalej, a Panda Nitą. Let's go. Dobra, jasne. Czyli ja środek, mid. No, tak. Ja na bok. Dobra, dobra. Obiłem 3 razy safe. Idę tą Amber obić. Trafiłem. Mi się klepie safe. GG chyba. No, git. Dobra, no. GG. GG, panowie. No napad to jest chyba najprostszy tryb tutaj w całym tym turnieju. Ej, nie mów hop, tak? Dopóki nie przeskoczymy tego trybu. Nie no, napad to ja lubię. Powinno pójść dobrze, no chyba, że nie wiem, jakaś drużyna 3 tanków się znajdzie, to może być problem. Okej, to jest znowu Amber i 8-bitowiec. No ojejku, jejku. Ojejku, jejku.
Dawaj Barleya. Atakuję Barleya. Koń mi... Chwyci mnie. Nie. Zabiję. Serio? 20%, kurczę. Zmień sobie Star Power na czas i na ten drugi, co szybciej bije. Dobra, panowie. Trzeba wziąć się w garść. Pierwsza porażka. A mówiłem do ciebie. Nie mów hop. Dobra, dobra. Super ten Barley, że mnie tak spowalnia, kozak. No i teraz Misiek wlatuje na rejony. Elo, Misiek. Pomagamy ci już. GG. GG, no. Szybki kontratak. Tam niestety zabrakło tej taktyki. Okej, zbiory klejnotów teraz, proszę państwa, na nas czekają. Kogo by tu wybrać? Bartus, Rosa, Panda, Pan P, a ja, Jesse, po raz kolejny. Ale że ty całe mistrzostwa grasz Jesse? Tak wyszło, nie? Jeszcze Bartus, został ze środka Gamat Git. Jeszcze Pamka tu jest. Dobra, porobione będzie. Ważaj, Raps, tam jest jeszcze w krzaku chyba. Nie, ja tego Rapsa chyba trafiłem, wiesz? Dobra, to git. To winek. GG, pany. Dobra, go z tej strony postaram się podejść. Leży. Nice. O ty, Jesse. Możesz iść. Właśnie chcę, tylko tam jeszcze się rozpitałem. Dobra, git. Spowolniłem go. Dobra, pokczam, cofam. No, w sumie jak cię trafi, to i tak mamy. Dobra git. GG. Nice, 11 win. Dobra, mam. Cofnij. Tak. Ta, cofnij. Ja tutaj cofnij. Działko leczę cały czas, tak, oni się leży. Na nim chyba skupią. Bo. Bo zostaw go! No, 112 HP! 112. Dobra, liczmy dzisiaj lepiej. Dobre, no. Okej, moi drodzy, ostatni etap przed nami. Bartus, Jackie, Panda, Sandy, ja, Jesse. Cały turniej Jesse. Taki był nasz plan od początku, taka prawda. Tylko Jesse Challenge w Brawl Stars. No i Panta, Kiełek i Jackie. Ja gdzie idę? Ty jesteś środek, tak, Bartus? No, on na Jackie idzie. Okej. Aha, tu jest działko ich. Super. Tom, Jackie. O, no i git. 13-13 i mamy gwiazdkę. Jest gitara. Na daleko ich teraz trzymać. Cofłem, spokojnie, na luziku. 3, 2, 1, dobra, win. No, GG. Było blisko, no. Dobiła mnie. Ta Rosa to jakaś trochę śmieszna. Dobra, nice. 7-6, okej. Okay. Bronię cię jak coś, coveruję. Raczej porobią. No, raczej rip. Dawaj kiełk, na pewno, nie wiem. Lipa. Dobra, 12-18. Ostatnią szansę mamy teraz. No nic, dwie porażki na cały challenge, tak nieźle. Ostatnia szansa, panowie. No. Ojejku. Ja mówiłem, jak to przegramy, to przez Bartusa. Dobra. Ja mówiłem inny team do tego. Nie, ty chciałeś sobie wziąć Jackie, tak, ja mówię, i mówiłem, że wy Mr. P z Tickiem. Mówiłem, co jest. Pięknie widziałem. Pokczam Pity z tej strony. Tam Bibi chciałem, idzie Bibi nas, idzie na mnie Bibi. Od tyłu macie Bibi jeszcze, uważajcie. Dobra. Zwalniam ją. Uważaj. Dobra, porobiona działkiem. Tego etapu. A jak? Uwaga! Odblokowano kwalifikacje online, okay. Słyszeliście ten przepiękny dźwięk? Gratulacje, przejdź do następnego etapu mistrzów Brawl Stars. Więcej informacji znajdziesz w skrzynce odbiorczej. Jest zakładka eSports nad znajomymi teraz dla nas. A faktycznie, no jest nowa zakładka, wow! Ale tylko, kozak. Tylko dla VIP-ów. Wow! Jesteś zakwalifikowanych do kwalifikujących miesięcznie? Jesteś zakwalifikowanych do kwalifikujących miesięcznie, no skoro że polskich znaków nie ma. To zdanie. No bo to jest takie przetłumaczone automatycznie chyba, wiesz? Wyzwania mistrzowskie, comiesięczne kwalifikacje. Okej, tutaj nic nie mogę nacisnąć, tu mam jakieś poblokowane, zobacz reguły. Aha, i to nas przenosi na stronę. Zarejestruj się i możemy normalnie grać już w grze, a nie przez tą stronkę ESL-a, jak było następnym razem. Tak, dobra, coś pięknego, w końcu to zrobili, super. Tak jest, moi drodzy, po raz kolejny udało nam się przejść wyzwanie mistrzowskie. Jednak 200 IQ player,
do czegoś koszulka zobowiązuje, co nie? Także moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, które wy miejsce zajęliście i czy też macie tą odblokowaną zakładkę e-sport. Czy to faktycznie jest tylko i wyłącznie ona dla osób, które przeszły wyzwanie mistrzowskie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Pixshop po przykozackiej koszulki, link do sklepu znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!